Witam Was w kolejnym odcinku z... W sumie pierwszym odcinku, wcześniej były transmisje. W pierwszym odcinku z Hogwarts Legacy. Więc dzisiaj będziemy sobie kontynuować naszą przygodę w Hogwarcie po znowu długiej przerwie. Jednakże zanim do tego przejdziemy, to muszę Wam coś powiedzieć. Więc w momencie, kiedy... Wejdźmy do menu, żeby nikt nam nie gadał. W momencie, kiedy oglądacie ten odcinek, mnie nie ma. Ja jestem na wakacjach, na wyjeździe. I po prostu ten odcinek nagrywam teraz jeszcze przed wakacjami, ale w momencie, kiedy właśnie on wleci na kanał, to ja już będę gdzieś tam, daleko. I z tego powodu kolejne odcinki po tym mogą zaczynać się dziwnie, a to dlatego, że nagrywam to jakby w jednej całej, długiej całości, po prostu serią. I potem tą serię będę dzielił na pomniejsze odcinki. Dlatego jeżeli na przykład w kolejnych kilku odcinkach na początku się z wami nie przywitam, to dlatego. Po prostu tak mi będzie prościej nagrywać to w całej długości i dzielić to na pomniejsze części. Więc no, to chyba takie najważniejsze z ogłoszeń. Więc zobaczmy teraz, na czym myśmy to skończyli. Aha, mamy pierwszą próbę obrońców. Okej, okay, więc ostatnio właśnie dowiedzieliśmy się, znaleźliśmy tą całą komnatę mapy. Czekajcie. O, komnata mapy. I tam właśnie spotkaliśmy jednego z czterech obrońców. I dowiedzieliśmy się o tym, że każdy z obrońców będzie miał dla nas próby, które musimy przejść, żeby oni wiedzieli, że my jesteśmy godni poznania tak jakby tajemnicy tej całej starożytnej magii, której my się dowiedzieliśmy. Ale zanim się tam udamy, to zrobimy zadanie profesor Gadlik, żeby odblokować nowe zaklęcie. Musimy zdobyć i wypróbować jadowitą tentakulę oraz zdobyć i wypróbować mandragorę przeciwko kilku wrogom jednocześnie. Więc zobaczmy, czy mamy. Z kapusta. Mamy jadowitą tentakulę, nie mamy mandragory. Okej, okay, czy musimy iść ją nabyć. Dobra, polećmy na miotle. Musimy polecieć do Hogsmeade i zdobyć mandragorę. Później wykonamy to zadanie. Zacznijmy w ogóle jeszcze od tego, że sobie to zadanie może zaznaczę. Czekajcie, coś pisze. Kazała mi wyprowadzić do tego tentakulę mandragory, gdy zabrakło mi nasion lub roślin, mogę zajrzeć na muchomorowy astro, przewodnik nie prowadzi mnie to zadanie, ale mapa wciąż może okazać się przydatna. Dlatego... Chodźmy do Hogsmeade i znajdźmy... muchomory i astry. Właśnie. Niech będzie tak. Biegniemy tutaj. Okej. Ciekawe, czemu mi tak tnie. Czy to tylko przez nagrywanie?
Zróbmy tak. Okej. Dajmy tak. Okej. Wygląda to gorzej, ale już chyba tak nietnie. No cóż, coś za coś. Okej. Przebiegamy tu i tam do góry. Yourself, though. Let's have you leave here alive. Jak miło. Hello. Oh, hello. Whew. Sorry, I'm in a bit of a tizzy. I was just scolding some of the plants for spitting and nipping. I suppose it's my own fault for putting more than four to a tray. By the way, Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome to Dogweed and Deathcap. Oh, mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stalk so many of the little dears. Except, of course, for curses. And, well, if you've been petrified, then obviously you've come to the right place. Mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. Okay. Someone died here. Aye. Fortunate, really, that it was just the one. Now then, how may I help you today? I think I'll just have a look around for now. Very well. Let me know if you see anything you like. No, pokaż mi, co masz. Co masz na sprzedaż? Well, what say we show you some of what's available? Okej, więc możemy kupić nasiona. Chociaż nas na to nie stać. No, możemy kupić samą mandragorę. Sprzedajmy. Your things will be safe with me till they're sold. Then you'll have to make do with money. Ach, nie stać mnie na całą mantragorę. I na nasiona też mnie nie stać. Super. Po co ja tu przyszedłem? Doors always open. You be sure to stop by soon. Masakra. Musimy znaleźć złoto. Wiecie? Akio! Mamy kolejną stronę. Revelio! O, a co to? O, super. Akurat 500. Nie, wystarczająco. To wróćmy się tam. I kupmy tą mandragorę. Zaraz kupimy i wypróbujemy. Okej, okay, przy okazji. Fajnie, że za nią też była skrzynia. I tu też. Nieważne. Okej. Okay. A zbierzmy też. A wee bairn gaeing a thrashing to a troll! Oh, I can't believe it! No, odejdźmy. I teraz podejdźmy. No, nieważne. Nie, to nie. Well, what say we show you some of what's available? Aha, otwarłem ją? Nie. Tak. Tak, otwarłem. Aha, to nieważne. Tak wyglądało, jakbym jej nie otworzył.
Kupmy mandragorę. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. Sprzedajmy to. Dobra. Doors always open. You be sure to stop by soon. Mamy mandragorę. Teraz musimy. Czy nie musimy, ale możemy udać się do zakazanego lasu. Przenieśmy się do zakazanego lasu i tam zrobimy te zadania. Blokujemy nowe zaklęcie. Okej. Śmieszne roślinki. To zobaczmy. Mamy mandragorę, mamy tentakulę. Bierzmy na razie tentakulę. I chodźmy. Okej, tam są. Legs are far too brittle. Irondale's not half as tough as it sounds. I dream of making a better world for me. Albo czekajcie. Kim mamy ich tutaj. Revelio. I would say that Irondale is not appropriately named. You can feed a beast, or it can feed you, if you get my meaning. Be it upon your heads. Perhaps I'll scout around Felcroft for something to poach. Niech podejdą blisko siebie. I tell you this. Hogwarts is lucky they've got protection. My Simon's all finished. Dobra. Levioso, Accio. Chodź tu. Incendio. Masz. Macie. Znowu coś zrobiliśmy. To jest coś, co mnie w tej grze denerwuje. Te ciągłe znaczki, które się pojawiają. Trzeba je odznaczać. Nie mogło być takiego przycisku, że by jednym wciśnięciem wszystko wykasować. Okej. Dobra. Mamy. Wszystko. Co musimy zrobić teraz? Udaj się na zajęcia z zielarstwa w trakcie dnia. Dobra. A możemy się w sumie tam przenieść. Szklarnia.
Dobra, jesteśmy. Więc idziemy na zajęcia. No, uważaj. Okej. Okay. How wonderful to see you again. I've completed my assignment, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecate tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. Okay. When executed correctly, you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of sneezewort. Tak, kółko, trójkąt, x kwadrat. Dobra. Mamy to zaklęcie. I to, co jest w tym zaklęciu fajne, o tak, one pozwala unosić i przesuwać przedmioty. Tak. Ale to, co jest fajne, well done. Że nie musimy go teoretycznie. Wingardium Leviosa here in the greenhouse. I've set some crates out for you in the next room. Nie musimy go ustawiać, tego zaklęcia. Nigdzie. Ponieważ wystarczy, że użyjemy Axio. I on automatu właśnie włącza. Więc możemy chodzić z tym przedmiotem, możemy go obracać, oddalać, przybliżać, podnosić, opuszczać. No, po prostu nim przemieszczać na lewo i prawo. I w ogóle tak dalej. Porozmawiajmy z nim. Professor Garlick, a moment of your time? The plants are resting, so now's as good a time as any. I was wondering, what made you want to teach herbology? How lovely of you to ask. I've always had an affinity for greenery, so this situation is a bit of a dream come true. After graduation, I was thrilled to be asked to step in for my old herbology professor. He'd had a slight accident, you see. Oh dear. A shame for him, but it worked out well for you. Well, he never cared, really cared for the plants, and they could sense it. Oh, you'd be surprised how perceptive a plant can be. At any rate, the trouble began one day when he cut into a wigan tree. Unfortunately for him, its leaves were hiding a bow truckle. You may recall the marvelous creatures that resemble a twig. The little beast gouged the professor's eyes quite fiercely. Ouch! Terrifying, I'd imagine. Likely for the professor, too. And that's when you took over as the herbology professor? Well, not quite. After 3 weeks at St. Mungo's, my predecessor regained a tiny bit of his eyesight. He insisted on returning to the greenhouse. Within a week, he claims, by accident, kicked a Chinese chomping cabbage, so it was back to St. Mungo's for him. Fair bit of bad luck there, I'd say. Well, I felt awful for him, but I dare say I felt a bit more sympathy for the cabbage. Upon his discharge from the hospital, his indifference to plants had turned to utter disdain. He lost what little patience he had left with a particularly temperamental venomous tentacular, and... Well... His resulting leave of absence continues to this day. I'm glad everything worked out as it did and that you're the herbology professor now. Very kind of you to say. I do love these gardens and helping my students grow. Lovely speaking with you. Have a wonderful day. Oh, and remember, be kind to your wigan trees. No cóż, pechowy z tego nauczyciela. Dobra, czyli mamy to zadanie zrobione.
to teraz możemy iść na próbę Parsifala Rackhama. Sprawdzić wieżę. Spotkać się z profesorem Figiem tam. No, trochę to jest daleko. No, ale dobra. Grobowiec. No dobra, przenieśmy się tu i polecimy tam na miotle. Okej. Jesteśmy w zakazanym lasie. Lasie. Tak. W zakazanym lasie. Więc lećmy. Lećmy tam. O, fajnie, że mogę przelatywać przez drzewa. Małe gałązki. Się o nie nie wywalam. Bardzo logiczne. O, teraz w ogóle przez drzewo przyleciałem. Świetnie. Świetna gra. Świetnie wyważona i w ogóle. Okej, okay, te jakieś te obozy, nie obozy. Chętnie bym zobaczył już tutaj te ulepszenia miotu. One sprawiają, że można lecieć może nie aż tak blisko ziemi i odzyskiwać tą energię właśnie tego przyspieszenia. Zobaczmy punkt. Intriguing pace, San Bakar's tower. Lovely view, I'd imagine. No idea who this Bakar is, mind you. No, my wiemy. Czyli ja już wiem. No co, mogę wam powiedzieć, że San Bakar to właśnie jeden z tych też obrońców. Nie ten, z którym rozmawialiśmy, ale... We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we operate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. To zobaczmy. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Zgadzam się. You ought to cut back on pudding. Użyciem tego zaklęcia. Quickly now. Podkradnięcie do przeciwnika pozostając niewykrytym pozwala rzucić Petrificus Totalus. Słabsi przeciwnicy zostaną trwale obezwładnieni, podczas gdy silni odniosą znaczne obrażenia. Okej. Okay. Nie wiedzieliśmy już tego? No, możliwe, że nie. Stay hidden and Petrificus Totalus. Well done, Revelio. Dobra. Musimy uważać, się nie nadziać na nikogo. There must be something here. Ramrock said so. Petrificus Totalus. Chodźmy tu. Wait a moment. Dobra, udało się. Później też jest w tych talentach takie ulepszenie, że możemy dwóch jednocześnie spetryfikować obok siebie, jak są. Więc to by teraz było fajne, ale niestety. Petrificus Totalus. Petrificus Totalus. Nothing over here. Petrificus Totalus. Cyk.
I to by było na tyle. Musimy się dowiedzieć, co oni tu robili. Chyba w tym namiocie coś jest. Revelio. O, jest notatka. Orders directly from Ranrok. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? Przeszukaj wieżę i jej okolice. Znajdź coś związanego z imionami. Znalezisko może być kluczem do odnalezienia dla goblinów należnego im miejsca na świecie. Ranrok. Może chodzi o imiona tych. Masakra. I will draw blood. Ojciec. You won't last long. Nie tak, albo gram. Incendio. Okej. Może chodzi o... Many goblins have always been antagonistic towards wizards. But this is different somehow. I'm glad that's over. Best head inside. Już skończyłeś, dziękuję. Może chodzić o imiona tych obrońców. Może. Looks like we found the entrance. Nie wiem. O jakie imiona może chodzić? It's locked. Na pewno. Okej. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Okej. Okay. Przeszukajmy wieżę. Revelio. Super. Okej, okay, tu coś jest. Welcome to San Bakar's Tower. O, proszę. Tu jest ten obrońca. Parsifal Rackham. Hello, Professor. Did you say Sam Bakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. Nie ma problemu. We're going to need to understand how Ranrok's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Znajdź wejście do miejsca pierwszej próby. A reservoir of ancient magic. No, downstairs, dole. Near the entry. Dokładnie. Z ust mi to wyjąłeś. Wejdźmy. Revelio. Dobra. Tu. A, tu jest. Wejdź na miejsce próby Parsifala Rackhama.
To jestem. Pierwsza próba. Ta jest taka słaba. Taka, nawet bym powiedział, zwyczajna. Nic za bardzo ciekawego.